z Jerzym Derwlem. Proszę Państwa, wielka praca 15 lat, spotkania, konkursy teatrów ogródkowych zostały uwieńczone wspaniałym sukcesem, osobistym i zbiorowym. Dzisiaj w ogrodach Frascati, wręczając tę nagrodę, mamy po raz pierwszy okazję gościć jako osobę pełniącą funkcję prezydenta miasta, premiera tego kraju, Kazimierza Marcinkiewicza. Witamy. Ten element społeczny czy samorządowy jest o tyle ważny, że nie byłoby konkursu teatrów ogródkowych, nie byłoby jego 15-letnich dziejów, gdyby nie wolność, która przyszła do nas w roku 89. Gdyby nie wolność prasy, gdyby nie zniesienie cenzury. Gdybym jako ówczesny radny, marszałek samorządowy, dziennikarz nie miał tej wspaniałej szansy, żeby robić na ulicy to, co się nam żywnie podoba. Gdyby nie było z nami telewizji, nazywała się ona wtedy Nowa Telewizja Warszawa, telewizji Mirosława Chojeckiego. Gdyby nie było z nami Rzeczpospolitej Dariusza Fikusa. Gdyby nie było z nami Gazety Wyborczej, która przez lata, 7, 10 lat informowała Państwa, z którą wędrowaliśmy. Gdyby nie było Doroty Wyżyńskiej, gdyby nie było Jacka Cieślaka, gdyby nie było Wojtka Malajkata, mówię teraz o jurorach, Izabeli Cywińskiej, tych wszystkich ludzi, którzy sprawili, że wieść o konkursie się rozrosła i że ten konkurs wędrujący z miejsca na miejsce, z lapidarium do gwiazdeczki, z gwiazdeczki na Marienstadt wygnany, z Marienstadtu do Doliny Szwajcarskiej, za każdym razem nie tracił, tylko zyskiwał. I od 30-40 osób, które spotykały się w lapidarium, doszliśmy do abstrakcyjnych cyfr, do 100 tysięcy ludzi, którzy w ciągu roku przeszli przez ogrody Frascati. Bośmy się odnaleźli. Odnaleźliśmy się jako kulturalna Warszawa. Odnaleźliśmy się nie jako tłum, tylko odnaleźliśmy się jako wspólnota. Wspólnota przybywająca z różnych miast. Mój ojciec przybył tu z Krakowa i uczył mnie czytać Warszawę kodem genetycznym Krakowa. Ktoś przybył z Katowic, ktoś przybył z Gdańska. Przecież ta Warszawa była zniszczona, przecież jej nie było. Ale ja cały czas wędrując tutaj mam poczucie oddechu za sobą tych pokoleń XIX, XVIII nawet wieku, bo przecież ogrody Frascati powstały w XVIII wieku. Przecież stworzył je Kazimierz Poniatowski. Przecież funkcjonowały tutaj ogrody zimowe. I my teraz odbudowujemy tę Warszawę do końca. Odbudowujemy konkursem teatrów ogródkowych i tym wielkim festiwalem, który każdego dnia miał inny temat. Temat główny to oczywiście teatr. Obejrzeliśmy, proszę Państwa, razem z jury bardzo wiele spektakli, bodaj 17, z tych 17 daliśmy jury szansę obejrzeć 13 i spośród tych 13 jury pod przewodnictwem Macieja Nowaka z Anną Chodakowską, Stanisławem Górką i Jerzym Derflem będzie miało przyjemność ogłosić swój werdykt. Proszę zatem Macieja Nowaka do mnie na scenę. Razem z Anną Chodakowską i Stanisławem Górką. Panie, panowie, dobry wieczór. Miałem przyjemność przez 8 wieczorów przewodniczyć znakomitemu gronu znawców teatru. To była duża przygoda obejrzeć 12 spektakli, bo jeden nie dojechał. Planowanych było 14, 13. Była kwestia rachunków, dobra, jestem humanistą. Ja myślę, że po raz 15 festiwal teatrów ogródkowych udowodnił, że jest to forma ważna artystycznie,
różnorodna, że jest w niej miejsce zarówno na rozrywkę, jak i na refleksję bardziej poważną, na eksperyment artystyczny, ale również na zwykłą zabawę. To było naprawdę bardzo ciekawych 8 wieczorów. Dla mnie również jest ważne, jako dla warszawiaka z kolei, w trzecim pokoleniu, że dzięki dyrektorowi Kijowskiemu odnaleźliśmy kolejny fragment Warszawy, nieco zapomniany, bo przecież jeszcze niedawno Park Kultury i Wypoczynku, obecnie Park Rydza Śmigłego, właściwie był przez Warszawę zapomniany. I tutaj dyrektor Kijowski odnawia tradycję ogrodów Frascati, odnawia wspaniałą tradycję teatrów ogródkowych. Myślę, że dyrektorowi się należą oklaski i główna nagroda, największa. To rzecz. A zatem, proszę Państwa, oto werdykt, który został wypracowany w dużych emocjach, w dużych dyskusjach, ale osiągnęliśmy konsensus. Postanowiliśmy przyznać 10 nagród indywidualnych i 2 nagrody główne. Werdykt odczyta Anna Chodakowska. Dobry wieczór Państwu. Mam niezwykły zaszczyt odczytać Państwu werdykt 15. konkursu teatrów ogródkowych. Jury 15. konkursu teatrów ogródkowych w składzie Anna Chodakowska, Jerzy Derfel, Stanisław Górka, Maciej Nowak przewodniczący. Po obejrzeniu 13 spektakli zakwalifikowanych do finału 15. KTO postanowiło przyznać następujące nagrody. Wyróżnienia indywidualne w wysokości 500 zł otrzymują Michał Karasiewicz z Platformy Artystycznej Obora z Poznania. Andrzej Trzeciak z Platformy Artystycznej Obora z Poznania. Dwa wyróżnienia indywidualne w wysokości 1000 zł otrzymują. Nie, przepraszam, punkt drugi. Wyróżnienia indywidualne w wysokości 1000 zł otrzymują Sylwia Hanf z Teatru Limen z Warszawy. Robert Rutkowski z Teatru imienia Adama Mickiewicza z Częstochowy. Beata Olga Kowalska z Teatru Dramatycznego z Elbląga. Beata Paluch z Teatru Dramatycznego z Elbląga. Ja bardzo proszę laureatów o zbliżanie się ku scenie. Bogdan Smagacki z Teatru Miejskiego w Gdyni. Piotr Michalski z Teatru Miejskiego w Gdyni. Anna Mika ze sceny Pretekst z Warszawy. Jan Romanowski z Platformy Artystycznej Obora z Poznania. Nagrody małej ogródkowej nie przyznano. Nagrodę dużą ogródkową w wysokości 6000 zł otrzymuje spektakl I póki śmierć nas nie rozłączy, Dobranocka. Oczywiście Teatru Konsekwentnego z Warszawy. Nagrodę wielką ogródkową w wysokości 10000 zł otrzymuje spektakl Scenariusz dla 3 aktorów. Teatru Kores. Z Katowic. No i to tyle. Proszę Państwa, ja na początku powiedziałem, że wszystko prawie zawdzięczamy miastu. Oczywiście bardzo wiele w tym roku zawdzięczamy ministerstwom. Ten festiwal odbywał się pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ministra edukacji narodowej oraz współfundującego nagrody ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
ale nie byłoby tego festiwalu, gdyby nie osobista wręcz decyzja zeszłoroczna pana prezydenta Kaczyńskiego, który nas pewnym budżetem obdarzył i który pozwolił nam to wszystko zbudować. I tym budżetem dysponując, możemy dzisiaj prezydenckie nagrody wręczać. Proszę zatem pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza, żeby w imieniu samorządu Warszawy, głównego fundatora sceny na Frascati, był łaskaw wręczyć te nagrody. Całkowity koniec uroczystości. Przypomnę państwu, że duża, wielka i mała ogródkowa pochodzą zarówno od jury, jak i od publiczności. Publiczność również przyznała swoje nagrody. Pieniądze oczywiście pochodzą z tej samej puli. Jury rozdysponowało 25 tysięcy złotych. My jako publiczność 5 tysięcy złotych. A w jaki sposób, o tym nam powie Dariusz Sikorski. Odczytuję werdykt jury publiczności. Publiczność 15. Konkursu Teatrów Ogródkowych, głosując brawami i klapami pod nadzorem sędziów Agonu, Ewy Warelis, Pawła Sztarbowskiego i Darka Sikorskiego, po obejrzeniu 13 spektakli zakwalifikowanych do finału 15. KTO, przyznała następujące nagrody. Trzecia nagroda publiczności w wysokości 1000 zł. Spektakl Scenariusz dla trzech aktorów Teatru Kores z Katowic. Druga nagroda publiczności w wysokości 1500 zł. Spektakl I póki śmierć nas nie rozłączy, Dobranocka Teatru Konsekwentnego z Warszawy. I pierwsza nagroda publiczności w wysokości 2500 zł. Spektakl Edith i Marlene Teatru Dramatycznego z Elbląga. Wielkie brawa, bardzo dziękujemy. Do zobaczenia za rok w ogrodach Frascati. Ale też, proszę państwa, dziękując już państwu. Dziękując już państwu serdecznie, dziękując. Czy ktoś chce coś powiedzieć? Ktoś chce coś powiedzieć? Pan dyrektor, proszę. Dzień dobry państwu, a właściwie dobry wieczór, bo wieczorem w teatrze się spotykamy. Ja chciałem bardzo gorąco podziękować publiczności, bo to bardzo ważna nagroda dla teatrów, dla aktorów. Oczywiście nie mniej ważna jak uznanie jurorów, ale przecież teatr jest dla widza. Dziękuję publiczności, która była na spektaklu Edith i Marlene, a wszystkich państwa, którzy nie mogli być na tym spektaklu z różnych względów, zapraszam już, nie mamy jeszcze na piśmie, ale mamy już słownie ustalone, 4 września o godzinie 19 na spektakl Edith i Marlene, tu na tej scenie. Beata Olga Kowalska nagrodzona będzie również i Beata Paluch będzie również. Dojedzie do nas z Krakowa. Zapraszam bardzo serdecznie i dziękuję raz jeszcze całej publiczności.